Dobry wieczór Państwu. Mamy wielki zaszczyt dzisiaj w trzy instytucje, czyli Klub Warszawskiej Gazety Polskiej, to znaczy i Gazety Polskiej oraz Salon Tradycji Polskiej i Klub Ronina, gościć panią mecenas Marię Szonert-Biniętę. Proszę Państwa, ja jeszcze dodam, że Salon Tradycji Polskiej tworzą Muzeum Lwowa i Kresów, wydawnictwo Trio, Solidarność Regionalna Sekcja Kobiet Mazowsze. Jak Państwo widzą, dzisiaj ten kobiecy udział jest bardzo liczny. Ja poprowadzę dzisiaj to spotkanie. A ja będę niepotrzebny. Podczas tego spotkania pani mecenas przedstawi nam prezentację pod tytułem Katyń, Smoleńsk, co dalej? Panie z Salonu Tradycji Polskiej będą rozdawać kartki. Ci wszyscy z Państwa, którzy chcieliby zadać pytanie pani mecenas, proszeni są o wpisanie ich na kartki, które panie zbiorą i następnie nam tutaj przekażą. Także mają Państwo na to około pół godziny, bo tyle będzie trwała prezentacja, a potem dyskusja i pytania od Państwa. Zapraszamy serdecznie. Pani Maria. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło wystąpić w moim rodzinnym mieście. Jeszcze w tej sali nie występowałam. Parę miesięcy temu wspólnie ze mężem mieliśmy prezentację smoleńską na górze, tam w sali Palladium. I także bardzo mi miło dzisiaj tutaj w takim gronie życzliwym się spotkać. Chciałam powiedzieć, że moja prezentacja dzisiaj jest związana z konferencją smoleńską, drugą konferencją smoleńską, która rozpoczyna się w poniedziałek i to jest dwudniowa konferencja, 21-22. I fragmenty z mojej prezentacji dzisiaj są wzięte właśnie z mojego referatu, który będę prezentowała we wtorek, bo sekcja prawna będzie we wtorek. To jest sala konferencyjna w Alei Armii Ludowej, budynek chyba Ernst & Young, to jest sala konferencyjna. A ja myślę, że Gazeta Polska i Codzienna powinna podać szczegółowo. W każdym razie konferencja jest przewidziana od godziny 9 rano do 19 wieczorem, dwa pełne dni. A referatów było zgłoszonych całą masę, ale nie wszystkie zostały wyselekcjonowane do prezentacji. Każdy z nas ma tylko 20 minut. Także tą część, którą ja będę chciała Państwu dzisiaj zaprezentować, to ja ją w zasadzie muszę pominąć w poniedziałek, we wtorek, więc akurat jest dobra okazja, żebym mogła rozwinąć ten fragment, a następnie go pominąć i skoncentrować się na innych aspektach mojej prezentacji we wtorek, a z nadzieją, że właśnie ten przekaz dzisiejszy dotrze do Polaków. Zanim zacznę, chciałabym zapytać, ponieważ tą prezentację również w bardzo podobnej wersji przedstawiałam w Kanadzie ostatnio. Byliśmy z mężem w trzech miastach Kanady. To był Windsor, London i Toronto. A tak, i bardzo było piękne przyjęcie w każdym z tych miast. To naprawdę było wzruszające, jak Polonia serdecznie nas tam przyjęła i zorganizowała wszystko. I właśnie nagrania z tego występu naszego, z tych naszych prezentacji, znajdują się na internecie. I ja bym chciała wiedzieć, przez podniesienie rąk, byście Państwo mogli mi powiedzieć, kto oglądał nasze ostatnie prezentacje z London, bo to się konkretnie nagranie jest z London. Czy ktoś z Państwa oglądał te prezentacje na internecie? Cudownie, nie oglądaliście. Oglądali, raz, dwa, trzy, okej. Okay. No nic, więc tych parę osób, które oglądało, to sobie utrwalicie ten materiał. Natomiast będę starała się dodawać jakieś tam aspekty, żeby zbytnio się nie powtarzać, ale w zasadzie chciałabym Państwu przedstawić tą prezentację. Ona składa się z trzech, można powiedzieć, części. I pierwsza część nie dotyczy katastrofy smoleńskiej.
Pierwsza część jest analizą porównawczą badania katastrof lotniczych, w których zginęły bądź głowy państwa, bądź sekretarz generalny Narodów Zjednoczonych. Ja to nazywam katastrofy lotniczej, w których zginęli istotni przywódcy, czy to państw, czy to organizacji międzynarodowych. I chciałam powiedzieć, że bardzo szczegółowo i dokładnie przeanalizowałam 4 takie katastrofy i wybrałam je w zasadzie całkowicie przypadkowo. I celem mojej analizy tych przypadków było skoncentrowanie się na analizie proceduralnej, czyli jak od strony proceduralnej bądź jak od strony prawnej te ważne i bardzo istotne, historycznie istotne katastrofy były badane. Także od razu chciałam powiedzieć, bo słyszałam po naszym wystąpieniu, że wzięła tylko 4, a nie 8, a nie 10, a wzięła tą, a nie wzięła tamtej. A wzięłam przypadkowe. I wzięłam przypadkowe nie dla celów statystycznych czy ilościowych. Dla analizy, w jaki sposób od strony prawnej te katastrofy były, te badania tych katastrof były prowadzone. Także to od razu zaznaczam. I chciałam jeszcze powiedzieć coś ciekawego, że absolutnie nie znałam tych przypadków i nie wiedziałam, jakie wnioski końcowe w tych przypadkach zostały postawione. Czyli krótko mówiąc, wiedziałam, że wyczytałam, że zginęła głowa państwa i zaczęłam badać. I jest ciekawe, że na końcu tego procesu okazało się, że wszystkie te katastrofy są zbieżne, ale do tego dojdziemy. Poproszę pierwszy slajd. Także tutaj widzicie państwo te katastrofy, o których mówię. Pierwsza dotyczy sekretarza generalnego, 61 rok, a druga dotyczy Mozambiku, 86, Pakistan, 89 i Rwanda, 94. Wszystkie te katastrofy miały miejsce w bardzo napiętym układzie politycznym. Chciałam powiedzieć, że na przykład miałam bardzo dużo pytań, dlaczego nie ma katastrofy generała Sikorskiego. Te katastrofy wybrałam pod kątem takim, że miały miejsce w warunkach pokojowych. To jest istotne. I takich właśnie katastrof szukałam. I wszystkie te katastrofy miały miejsce w kontekście bardzo napiętej walki politycznej. I teraz tak, sekretarz generalny zginął w kontekście walki niepodległościowej w Afryce. Miał podpisać umowę pokojową między frakcją apartheidu a ludnością lokalną. I w trakcie tej swojej misji pokojowej zginął. Jeżeli chodzi o prezydent Mozambiku, bardzo ciekawa sytuacja. Mozambik był w grupie krajów walczących o wyzwolenie, narodowo-wyzwoleńczej grupy. I katastrofa miała miejsce na terenie Republiki Południowej Afryki, czyli znowu mamy kontekst walki kolonialnej. A trzecia katastrofa jest też również ciekawa bardzo, dotyczy prezydenta, który współpracował z prezydentem Reaganem i popierał Stany Zjednoczone w walce w Afganistanie. Także tutaj ta katastrofa jest też dla nas bardzo istotna. I czwarta, Rwanda na tle etnicznym, konflikt na tle etnicznym, która to zapoczątkowała najstraszniejsze ludobójstwo od okresu II wojny światowej. Poproszę następny. I teraz tak, króciutko o tych katastrofach, bo to jest istotna wiedza, ale oczywiście w takim formacie to trudno jest przekazać wszystko, bo byśmy tu w ogóle stąd nie wyszli. Więc dla mnie dylemat jest, co wybrać i co państwu przekazać, co jest w tych przypadkach najważniejsze. Tak jak mówiłam, kontekst polityczny jest krytyczny dla zrozumienia tych katastrof. I tutaj mamy właśnie przypadek, w którym sekretarz generalny niejako daje wyzwanie środowiskom związanym z układem kolonialnym w Afryce, z apartheidem.
ponieważ odbywa się katastrofa na terenie dawnej Rodezji, to Rodezja jest krajem, który prowadzi śledztwo i oczywiście ogłasza błąd pilota. Natomiast Narody Zjednoczone, ponieważ ginie ich przywódca, przeprowadzają swoje własne śledztwo w tej sprawie i stwierdzają, że na podstawie dostępnych dowodów nie są w stanie stwierdzić, jaka była przyczyna tej katastrofy. Teraz tak, w 2011 roku ukazuje się książka pani doktor Susan Williams, która dociera do materiałów i dokumentów rządu Rodezji, które były przez całe lata utajnione, a w pewnym momencie zostały udostępnione badaczom. I ona na podstawie tych dokumentów napisała właśnie opracowanie, które wskazuje, że śledztwo Rodezji zostało zakłamane i że istotne materiały dowodowe nie zostały zawarte w raporcie końcowym i wykazuje całą masę problemów z raportem końcowym Rodezji. I tutaj jest taka dramatyczna wręcz sytuacja, gdzie jest podejrzenie, że ofiary tej katastrofy były dobijane, a oczywiście to było tylko w sferze plotek i jakichś tam domysłów, ale właśnie badania pani Susan Williams wykazały, że zdjęcia znajdujące się w tych tajnych dokumentach były retuszowane na czole, co by wskazywało, że relacje świadków, którzy widzieli ciało sekretarza generalnego zaraz po katastrofie, miały podstawy. Niemniej jednak zeznania wszystkich świadków, ponieważ była to ludność czarnoskóra Afryki, nie zostały wzięte pod uwagę w tym śledztwie. I teraz tak, po wydaniu tej książki została powołana komisja autorytetów międzynarodowych i w skład tej komisji byli sędziowie trybunałów międzynarodowych, którzy przebadali materiał zgromadzony między innymi przez panią Williams, ale również przez innych dziennikarzy. I właśnie ciekawe dla nas jest to, że we wrześniu 2013 roku, czyli kiedy? Czyli parę tygodni temu, Komisja Sadleya wydała opinię, że należy w świetle nowych dokumentów i dowodów należy wznowić śledztwo w sprawie przyczyn śmierci sekretarza generalnego. I co jest tam? Tam jest o tyle dobra sytuacja, że oryginalna Komisja Narodów Zjednoczonych, która powiedziała, że oni nie są w stanie określić przyczyny katastrofy, zabezpieczyła, żeby w rezolucji, jaką przyjęły Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, żeby było zaznaczone, że jak się pojawią nowe fakty, to śledztwo zostanie wznowione. I w związku z tym Komisja Sadleya przedłożyła swój raport rekomendujący wznowienie śledztwa do obecnego sekretarza generalnego Narodów Zjednoczonych. I właśnie przyjmując tą rekomendację wznowienia śledztwa, obecnie nam panujący sekretarz generalny powiedział, że Narody Zjednoczone mają bezpośredni interes w tym, aby dotrzeć do prawdy o przyczynach tej katastrofy i prawdopodobnie w najbliższym czasie będziemy mieli informacje na temat tego, czy Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych powoła komisję do ponownego zbadania przyczyn tej katastrofy. Następny poproszę. Teraz mówimy o Mozambiku. Fascynująca sytuacja. Tutaj mamy, tak jak mówiłam, prezydent kraju o profilu lewicowym, nazwijmy to, o bądź narodowo-wyzwoleńczym, wraca z konferencji, gdzie właśnie prowadził negocjacje z grupą krajów narodowo-wyzwoleńczych, w jaką strategię przyjąć w wojnie z apartheidem. I co jest ciekawe, że ten samolot wracając do Mozambiku w jakiś sposób pogubił się przestrzeni powietrznej i znalazł się na terytorium Republiki Południowej Afryki, który to kraj był krajem nieprzyjaznym w tym momencie i wiadomo było, że należy go omijać. Niemniej jednak samolot w jakiś sposób się na tym terenie znalazł, a następnie właśnie w górach graniczących między Mozambikiem a RPA się rozbił i wszyscy zginęli. I ten rozbił się mniej więcej 100 metrów od granicy z Mozambikiem,
ale na terenie RPA, Republiki Południowej Afryki. I co jest bardzo dla nas ciekawe w tej sprawie, że był to radziecki Tupolew 134. Tak, nie tylko, że był radziecki Tupolew 134, ale również był prowadzony przez załogę radzieckich pilotów. Cała załoga była radziecka w tym samolocie. No i co się dzieje? RPA powołuje swoją własną komisję do badania tej katastrofy, ale krajami zainteresowanymi, jak wiemy, jest Mozambik, który stracił prezydenta, oraz Związek Radziecki, który jest producentem tego samolotu. I co RPA wymyśliło? RPA wymyśli, co jeszcze wydaje mi się, że, bo wszyscy mówią, o, tu wchodzi załącznik 13, który my tak bardzo wszyscy dokładnie znamy. Bo RPA powiedziało, że my badamy katastrofę, to jest nasza sprawa, a wy możecie obserwować nasze badania na podstawie załącznika 13 do konwencji chicagowskiej. Czyli Mozambik i ZSRR mogły obserwować na podstawie załącznika 13. Ciekawe, dlaczego, skąd taka koncepcja? Najwyraźniej nie było umowy dwustronnej między RPA i Mozambikiem, tak jak w naszym przypadku, gdzie myśmy mieli umowę dwustronną, porozumienie dwustronne, na podstawie którego mogliśmy badać katastrofę smoleńską, a tylko zrezygnowaliśmy właśnie z tej naszej umowy dwustronnej na korzyść wersji, która dokładnie była zastosowana przez RPA w stosunku do Mozambiku i Rosji, i Związku Radzieckiego. Proszę zauważyć, że ta katastrofa nie jest badana według konwencji chicagowskiej, ponieważ wypadkowi uległ samolot państwowy, czyli konwencja chicagowska się nie stosuje, ale na podstawie tego nieszczęsnego naszego załącznika. No, żeby was dopuścić i żeby pokazać, jacy my jesteśmy wspaniali, że my się bardzo staramy, żebyście wy mieli pełen dostęp, bo my chcemy być transparentni, nic nie mamy do ukrycia, to macie ten załącznik 13. No i Związek Radziecki i Mozambik się zgodziły i rozpoczęli wspólne badania, ale w momencie, kiedy przyszło do sporządzenia protokołu rozbieżności, no to się pojawiały problemy. I Związek Radziecki mówi w ten sposób, no nie, to my nie jesteśmy tu obserwatorami, my nie jesteśmy tutaj tylko do przyglądania się i zwiedzania, my mamy prawo uczestniczyć w analizach i w formułowaniu ostatecznych wniosków tej komisji, która bada. A na to RPA mówi, o nie, nie kochani, absolutnie, według załącznika 13 wy macie ograniczone prawa i nie macie możliwości uczestniczyć w prowadzeniu analiz materiału zebranego i nie macie możliwości formułowania żadnych wpływu na wnioski. No i Rosja się obraziła, bo tak naprawdę Mozambik był takim stroną tutaj mniej aktywną, natomiast aktywną stroną był Związek Radziecki i powiedział, że w takiej sytuacji to oni się wycofują z tego śledztwa, nie chcą mieć z tym nic wspólnego, niech sobie RPA samo robi. I RPA wydało raport, według załącznika 13, wydało projekt raportu końcowego, tak jak nam dali, prawda? Też nam dali, macie tu nasz projekt i ustosunkujcie się do tego projektu, bo my przestrzegamy załącznika 13. No i co Rosjanie zrobili? Rosjanie zakwestionowali w swoich uwagach do tego właśnie projektu raportu RPA. Oni powiedzieli, że my się nie zgadzamy. Nie zgadzamy się z konkluzjami tego raportu, nie zgadzamy się z wieloma punktami tego raportu i w związku z tym zgłaszamy swoje zastrzeżenie. I właśnie co jest istotne, że te rosyjskie uwagi, radzieckie uwagi do raportu końcowego RPA, które zawierają zastrzeżenie strony radzieckiej i które stały się integralną częścią raportu końcowego RPA, spowodowały, że we wszystkich bazach danych wypadków lotniczych było powiedziane, że RPA mówi, że jest błąd pilota, ale Związek Radziecki i Mozambik się nie zgadza, czyli sytuacja nie jest wyjaśniona, czyli jest problem, okay? Czyli jest problem. I to właśnie bardzo mocno Rosja dzięki temu, tym swoim uwagom mogła zaakcentować w świetle opinii międzynarodowej, że oni się nie zgadzają z tą wersją katastrofy. I tutaj
między innymi Rosja w swoich uwagach do tego raportu RPA napisała. I to jest tutaj napisane na czerwono i to warto sobie przeczytać i to warto zapamiętać. Bo napisali, że ponieważ katastrofa dotyczy głowy państwa, prawdopodobieństwo sabotażu jest zwiększone. To jest cytat z radzieckich uwag do raportu RPA. I co jeszcze Rosja powiedziała? Rosja jeszcze powiedziała tak, że ponieważ raport końcowy nie zawiera analizy zakłócenia systemu nawigacyjnego, jest to taka zasadnicza wada tego raportu, że Związek Radziecki nie zgadza się z tymi wnioskami. A także, i co jest ciekawe, że tutaj nie chcę, tu skracam bardzo cały ten proces, to są najważniejsze rzeczy. I w 2012 roku, w sytuacji zupełnie innego układu politycznego, proszę zauważyć, RPA oświadczyła, że wznowi śledztwo w sprawie śmierci prezydenta Mozambiku przy współpracy z Mozambikiem. Czyli sprawa jest otwarta i w tej chwili będzie wznawiane ponownie śledztwo w tej sprawie. Następne, proszę. I to jest 1988 rok, ta katastrofa prezydenta Pakistanu. To jest bardzo ciekawe, tak jak mówiłam, podejrzenia. Uważa się, że to, ten prezydent został zamordowany w związku z zaangażowaniem Pakistanu w wojnie w Afganistanie po stronie Stanów Zjednoczonych. W tej katastrofie zginął ambasador Stanów Zjednoczonych również, jak również atasze wojskowy Stanów Zjednoczonych. I tu jest bardzo ciekawe, bo badanie tej katastrofy było prowadzone przez rząd prezydenta, który zginął. I oni stwierdzili, że wykluczyli błąd pilota, usterkę techniczną i powiedzmy sobie bombę, ale napisali, że, i tutaj przeczytam, była to wyrafinowany zamach terrorystyczny przy użyciu niskoenergetycznych materiałów wybuchowych. Tymczasem Amerykanie stwierdzili, że nie, to nie było żaden zamach terrorystyczny, to była usterka techniczna, bo nasi piloci mieli taki problem i sobie z tym poradzili, a oni po prostu nie umieli i tak dalej. Czyli Amerykanie w tym momencie kwestionowali właśnie zamach terrorystyczny. I co się dzieje? W 2008 roku ukazuje się artykuł, który mówi, że właśnie badania laboratoryjne pewnych próbek z miejsca katastrofy wykazały odpowiednie stężenie odpowiednich substancji w układzie hydroaulicznym tego samolotu, co właśnie wskazuje na akcję sabotażową. Także na dzień dzisiejszy ten wypadek jest również oceniany jako zamach. A następne, proszę. Rwanda, to można mówić, to jest sam na ten temat można cały jeden wykład osobno dać, więc ja tylko skrócę w największym tego. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie prezydent Rwandy wraca do domu, wraca do Kigali z jakiejś misji i ląduje na swoim lotnisku. Z tym, że ta katastrofa ma miejsce w kontekście umowy, jaką właśnie ten prezydent ma podpisać z ludnością Tutsi, z mniejszością narodową Tutsi, dwa dni później. Czyli ten prezydent, można powiedzieć, reprezentuje ludność Hutu, która jest przy władzy. I on jest skłonny podpisać umowę dopuszczającą do władzy ludność Tutsi. I to właśnie ta uroczystość ma nastąpić w najbliższym czasie. I samolot, lądując na własnym lotnisku, zostaje zestrzelony. Zostaje zestrzelony dwoma rakietami, które wszyscy widzą, jest pełno świadków tego. Jedna rakieta uderza w skrzydło, a druga rakieta uderza w ogon. I tutaj jaki mamy problem? Bo to, że samolot został zestrzelony i że wszyscy zginęli, nie ulega żadnej wątpliwości. Czyli to, że był to zamach, to wiadomo. Ale cała batalia idzie o to, kto dokonał tego zamachu. I tu w żaden sposób tego wyjaśnić nie można było. Do tego stopnia, że w następstwie tej katastrofy dochodzi do masowych mordów ludności Tutsi przez siły rządowe Hutu. I jak wiecie państwo, następuje straszliwa rzeź. I w następstwie tego ludobójstwa ten układ polityczny jest tak napięty, że w ogóle nie dochodzi do powołania żadnej komisji badawczej.
Przez wiele, wiele lat oni nie są w stanie ze względów politycznych powołać żadnej komisji badawczej. I co się dzieje? Okazuje się, że Organizacja Narodów Zjednoczonych, biorąc pod uwagę, że była to katastrofa, która rozpętała tą straszliwą, powiedzmy, straszliwe mordy, które zaalarmowały całą opinię światową, to ONZ z własnej inicjatywy przeprowadza śledztwo wywiadowcze. Nie techniczne, nie medyczne, nie prawne, wywiadowcze, żeby się zorientować, kto stał za tym zamachem. Ale go nie ujawnia. To jest tajne śledztwo i oni swoje wiedzą, ale opinii publicznej nie informują. Dopiero po latach powstaje Komisja Prawdy i Pojednania. To jest bardzo ważne, dlatego że w standardach prawa międzynarodowego powszechnie stosuje się pewien proces pojednania po wielkich konfliktach wojny domowej. I właśnie taki proces miał miejsce w Rwandzie i on był podjęty na podstawie specjalnej ustawy, którą przyjął parlament Rwandy, żeby osądzić i żeby, powiedzmy, dotrzeć do prawdy, osądzić i dać poczucie zadośćuczynienia ludności pokrzywdzonej, żeby można było, że tak powiem, wspólnie dalej żyć. Taki jest tego cel. I w ramach tej ustawy powołującej Komisję Prawdy i Pojednania jest rozdział, który mówi o ponownym zbadaniu przyczyn i okoliczności katastrofy prezydenta. I w ramach właśnie tej komisji, w ramach tego procesu zostaje powołana komisja, która po raz pierwszy praktycznie publicznie bada przyczyny tego zamachu i dochodzi do wniosku, że za tym zamachem stali ludzie prezydenta, że to właśnie jego straż prezydencka zestrzeliła ten samolot. I dochodzą do wniosku, że rakiety zostały wystrzelone ze specjalnej bazy militarnej w pobliżu tego lotniska przez jego własnych ludzi, którzy za wszelką cenę starali się nie dopuścić do podpisania tej ugody dopuszczającej Tutsi do władzy. I oczywiście, żeby nie wiem jaka komisja i nie wiem jak namaszczona taki wyrok wydała, to zawsze będą głosy sprzeciwu i powiedzieć nie, nie, wy się mylicie. Jakbyście popatrzyli państwo na internecie, to w wielu miejscach jest powiedziane nie wiadomo kto zestrzelił, nie wiadomo kto. Ale jest ciekawe, że właśnie ta Komisja Pojednania, która wydała ten raport niezależny, dopiero potem, wtedy jak wydała swój raport, ujawniła raport ONZ-u. I właśnie przy tej okazji, ujawniając raport ONZ-u, okazało się, że te ich wnioski są zbieżne ze wnioskami Komisji Wywiadowczej Narodów Zjednoczonych. Następne, proszę. I tutaj jest pewne podsumowanie, bo starałam się znaleźć takie pewne wspólne elementy w tych wszystkich przypadkach. I tutaj takie zrobiłam nienaukowe podsumowanie. Okej, okay? Nienaukowe. Ale co z tych czterech przypadków wynika? Ano wynika to, że po pierwsze, i to jest cytat z raportu Związku Radzieckiego, że gdy katastrofa dotyczy śmierci głowy państwa, podejrzenie sabotażu jest zwiększone. I rzeczywiście okazuje się po latach, że wszystkie te przypadki okazały się zamachami, to dzisiaj wiemy. I teraz tak, i wszystkie te katastrofy, właśnie należy zwrócić uwagę na ten najważniejszy element, że odbyły się w kontekście brutalnej i bezwzględnej walki politycznej, która w kontekście wydarzeń historycznych o istotnym znaczeniu. A i wszystkie one, ja o tym nie mówiłam, ale to mówię na podstawie analizy tych wszystkich przypadków, że we wszystkich tych przypadkach mieliśmy do czynienia ze wcześniejszymi próbami zamachu na tych przywódców, którzy zginęli. Także dla mnie bardzo jest istotny element, czy jeżeli mamy dowody na wcześniejsze próby zamachu, to one mają istotne znaczenie dla oceny kontekstu, w jakim katastrofa ma miejsce.
A następnie w większości z tych przypadków, poza sytuacją Pakistanu, aczkolwiek ona jest taka troszkę inna, też tam są problemy, ale w trzech przypadkach, sekretarz ONZ, prezydent Mozambiku i prezydent Ruandy, mamy dramatyczne i ostentacyjne zacieranie śladów, pomijanie istotnych dowodów, a krótko mówiąc działanie na szkodę śledztwa. Jest to po prostu, dech zapiera. Także tutaj proszę zwrócić uwagę, że to nie jest coś, co się w głowie nie mieści, tylko okazuje się, że coś, co się zdarza w historii lotnictwa międzynarodowego, co zdarzało się w wielkim, że tak powiem, stopniu i natężeniu w innych przypadkach. I zamachu dokonywano bądź bezpośrednio przez zastrzelenie, tak jak w Rwandzie, gdzie wszyscy to widzieli, ale ciągle się kłócą, kto to zrobił, bądź poprzez sprowadzenie samolotu do takich warunków, w których ten samolot musi się rozbić. I to dotyczy właśnie przypadku Mozambiku. I tutaj właśnie jest ta pozycja i stanowisko Rosji, gdzie właśnie manipulacja systemem nawigacyjnym spowodowała ściągnięcie tego samolotu na teren RPA, a następnie nie jest jeszcze dzisiaj jasne, czy został ten samolot rzeczywiście zestrzelony, czy po prostu tak prowadzony, żeby się rozbił. I teraz tak, i bardzo istotne, że walka polityczna uniemożliwia przeprowadzenie rzetelnego śledztwa w normalnym trybie zaraz po katastrofie. Także ten i właśnie ten układ, ten dramatyczny konflikt, który doprowadza do tych katastrof, on musi się wypalić nieco, żeby można było powrócić i zacząć rzetelnie i merytorycznie badać te przypadki. Następne poproszę. Okej. I teraz tak, jak na tle tego doświadczenia międzynarodowego prezentuje się nasza katastrofa smoleńska? Może jeszcze jeden slajd poproszę. Kontekst historyczny, bo tak jak mówiłam, zwracam uwagę, że kontekst historyczny jest w każdym z tych przypadków kluczowy. Kluczowy. I tutaj mam, oczywiście my jeszcze nie ogarnęliśmy tak dokładnie naszego kontekstu historycznego. Ja bym zaryzykowała stwierdzenie, że my go w ogóle jeszcze nie rozumiemy. I na przykład ciągle się pojawiają artykuły i notatki o naszych sceptyków po drugiej stronie, że przecież w ogóle nie było żadnej motywacji do zamachu w tej sytuacji. Także w ogóle nie ma o czym mówić. Także nasza wiedza, zrozumienie i, że tak powiem, poradzenie sobie z tym problemem motywacji na dzień dzisiejszy raczkuje, tak bym powiedziała. I dlatego to jest osobny temat, który na pewno będzie szczegółowo podjęty. Ja tylko chciałam zacytować krótkie fragmenty, żebyśmy, szczególnie kieruję to do tych wszystkich sceptyków, którzy uważają, że ani Rosja, ani Polska nie miały interesu w tym, żeby zabić naszego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Więc bardzo proszę tych Państwa, żeby zwrócili uwagę na cytaty, które tutaj przytaczam. To jest tylko fragmentaryczna informacja, ale może z taką fragmentaryczną można by dotrzeć do kogoś. Po pierwsze, tutaj u góry mamy oświadczenie pana Sergieja Szojgu z marca 2009 roku, który oświadczył, i to jest w brytyjskim, to brytyjskie pisma cytowały, że nasz parlament winien wprowadzić odpowiedzialność za negowanie sowieckiego zwycięstwa we wielkiej patriotycznej wojnie. Liderzy krajów, które temu zaprzeczają, winni mieć zakazany wstęp na ziemię rosyjską. Wtedy prezydenci pewnych państw, którzy zaprzeczają tym faktom, nie mieliby możliwości bezkarnie odwiedzać naszego kraju. Przypomnę, że generał Szojgu w momencie katastrofy smoleńskiej był ministrem od spraw specjalnych i jego służby były pierwszymi służbami na miejscu katastrofy smoleńskiej. A drugi cytat, na który chciałam zwrócić Państwa uwagę, szczególnie tym, którzy nie widzą w ogóle żadnego problemu, to jest fragment z apelu, jaki wystosowali przywódcy Europy Środkowej do prezydenta Obamy w lipcu 2009 roku. I ja przeczytam. Nasze nadzieje, że stosunki się poprawią, a Moskwa w końcu zaakceptuje naszą całkowitą suwerenność i wstąpienie do NATO i Unii Europejskiej, że się nie ziściły się.
Zamiast tego Rosja znów jest siłą rewizjonistyczną, która chce osiągnąć XIX-wieczne cele za pomocą XXI-wiecznych metod, by rozszerzyć swoje interesy w Europie Środkowej, zagrozić jej orientacji atlantyckiej. Rosja używa jawnych i tajnych sposobów wojny ekonomicznej, począwszy od blokad energetycznych i inwestycji motywowanych politycznie, a skończywszy na przekupstwach i manipulowaniu mediami. Okay? To jest ten list podpisał Václav Havel i o ile wiem, również podpisał go nasz były prezydent Lech Wałęsa. Możecie to Państwo zweryfikować. I teraz tak, chciałam zwrócić uwagę, że 1 września to opuszczę, 17 września. W Sejmie toczy się debata o uchwałę w sprawie agresji Związku Radzieckiego na Polskę z 17 września 1939 roku. I również na temat kwalifikacji prawnej zbrodni katyńskiej. Tak. I ta debata zbiega się ze zorganizowanym atakiem ze strony rosyjskiej na serwery polskich instytucji państwowych. W efekcie tego ataku cybernetycznego rząd polski powołuje rządowy zespół reagowania na incydenty komputerowe, tak zwany CERT. Następny poproszę. I teraz tak, i co się dzieje, czyli tak jak mówię, 17 września atak na nasze serwery, zostaje powołana specjalna jednostka do chronienia naszych rządowych serwerów. I co się dzieje w kwietniu, spójrzmy. 5 kwietnia nastąpiło przerwanie zasilania zewnętrznego i pracy serwerów MSZ-u. Stanęły windy i pracownicy stracili dostęp do sieci wewnętrznej i poczty internetowej. 7 kwietnia właśnie ten zespół powołany CERT wydaje oświadczenie 7 kwietnia ostrzeżenie przed atakami ukierunkowanymi na pracowników instytucji administracji publicznej. A proszę zauważyć, to jest 7 wrzesień, to ostrzeżenie ostatnio jeszcze było na internecie, jeżeli nie zdjęli. 9 kwietnia jest gigantyczna awaria teleinformatyczna dotycząca polskich banków, a 10 kwietnia polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zostaje odcięte od poczty internetowej w wyniku poważnej awarii serwerów pocztowych. Następne poproszę. To są fakty. Okay? Teraz tak, w dniu 10 kwietnia pojawia się komunikat wydany przez dyżurną służbę operacyjną Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. I właśnie w tym komunikacie jest powiedziane, że informuje o zagrożeniu atakiem terrorystycznym samolotu jednego z krajów Unii Europejskiej. Okay? Nawet ten komunikat był powtarzany w polskich mediach rano 10 kwietnia. Następny. A teraz tak, jak wiemy, po katastrofie, co się dzieje, wysyłane są SMS-y, że błąd pilota, natychmiastowa reakcja, natychmiastowe ustawienie interpretacji tego wydarzenia na błąd pilota. I tutaj właśnie mamy całą masę dowodów, ale najbardziej wiarygodnym są zeznania Edmunda Klicha, naszego polskiego akredytowanego przedstawiciela przy komisji MAK, który kilkakrotnie potwierdził w swoich wypowiedziach, że polskim władzom zależało, żeby nie obarczać winą za katastrofę Rosji. I on, następny cytat pana Klicha, pewnym osobom zależało, aby ukierunkować badania katastrofy w stronę winy pilotów. Ci, którzy się przeciwstawiali, tak jak pan Mirosław Milanowski, zostali błyskawicznie zwolnieni. Następne poproszę. I teraz tak, wiemy, że udział osób trzecich został na samym początku wykluczony. Usterka techniczna również na samym początku była wyeliminowana. To temat usterki technicznej dotyczy remontu tego samolotu w Samarze. To jest ogromny temat. Dotyczy również wypadku lotów z powrotem z Haiti, gdzie wysiadł system sterowania i system wspomagania, gdzie pilot Protasiuk w tym samym składzie załogi przyprowadził samolot z Haiti z trzema międzylądowymi
lądowaniami na ręcznym sterowaniu w nocy przez Atlantyk w styczniu 2010 roku. Wspaniała załoga, świetnie zgrana, geniusz pilota Protasiuka, który w tak dramatycznych warunkach potrafił ten samolot do domu przyprowadzić bezpiecznie. I ten wypadek w ogóle nie jest nawet wspomniany w raportach Maku i Millera. I teraz tak, dobrze, następne poproszę. A co się dzieje? Także jak Państwo wiecie, kwiecień następuje katastrofa, a w grudniu strona polska przygotowuje polskie uwagi do projektu raportu końcowego MAK. Czyli można powiedzieć, że MAK od kwietnia do października pracował nad przygotowaniem swojego raportu. Głównie pracował z doradcami od politycznego marketingu, bo głównie na tym się ten raport koncentruje. No ale w październiku przedstawił ten projekt zgodnie z załącznikiem 13 polskiej komisji pana Millera. No i nasi specjaliści, nie wiedząc jeszcze co ich czeka, wzięli każdy z tych punktów, rozpracowali i napisali swoje uwagi. I w swoich uwagach skrytykowali punkt po punkcie a wszystko to, co jest napisane w raporcie MAK-u. A zgłosili 222 zastrzeżenia. Nie tylko, że zgłosili te zastrzeżenia, ale jednocześnie powiedzieli, że nie zgadzają się z konkluzjami tego projektu raportu MAK i że proszą o nowe sformułowanie wniosków końcowych. I to jest te swoje uwagi przedłożyli Rosjanom w 60 dni i dali im to 19 grudnia 2010 roku. W tym okresie, tuż przed ukazaniem się polskich uwag, prezydent Miedwiediew wypowiedział się publicznie w Polsce, że on sobie w ogóle nie wyobraża, żeby raport MAK-u mógł się nie zgadzać z raportem Millera. To jest w ogóle nie do pomyślenia. No i co? I polskie uwagi z grudnia. Po trzech tygodniach Rosja ogłasza swój końcowy raport. I w swoim końcowym raporcie Rosja uwzględnia tak zwane nieistotne usterki, nieistotne merytorycznie zastrzeżenia strony polskiej. I tutaj właśnie jest napisane teraz 222, czyli odpowiedziała Rosja na 34 wnioski, częściowo odpowiedziała na 19 i w ogóle nie odpowiedziała na 169. Problem polega na tym, że te 169 to są wszystko merytoryczne zastrzeżenia, a te wszystkie inne są techniczno-proceduralne. Czyli Rosja w ogóle nic nam nie daje. Okay, po ogłoszeniu swojego raportu końcowego żadnych dodatkowych informacji nam nie udostępnia. Proszę następny slajd. I czyli można powiedzieć, że między styczniem 11 a lipcem 11, gdzie polska komisja pana Millera pracuje intensywnie nad przygotowaniem swojego raportu, to właśnie w tym czasie Rosjanie żadnych merytorycznych danych stronie polskiej nie udostępniają. Czyli nie udostępniają informacji o akcji udzielenia pierwszej pomocy, protokołu oględzin miejsca zdarzenia, minimum warunków pogodowych dla lotniska, analizy warunków pogodowych, dokumentacji wideo i foto sceny katastrofy oraz żadnych ekspertyz technicznych. Nie dają nam zapisu wideo z pracy kontrolerów lotu, ani danych z oblotu kontrolnego środków radiolokacyjnych. Nie dają nam nagrań z podejścia do lądowania IŁAŚ-76, ani żadnej informacji na temat korespondencji pana pułkownika Krasnukockiego z logiką. To są tylko przypadki tych informacji, które strona polska nie dostała, ale swój raport, następny poproszę, ogłosiła bez tych informacji, bo to okazało się niepotrzebne. I ty jeszcze raz tak jak mówiłam, czyli najpierw Miedwiediew mówi, że musi się zgadzać, nasze uwagi mówią zaraz chwileczkę, my tu mamy całą masę problemów, ale MAK to lekceważy i daje swój raport końcowy w wersji oryginalnej. No i strona polska po 6 miesiącach dumania potwierdza tezy raportu MAK. Bez powiedzmy sobie żadnych obaw, że nie otrzymała istotnych informacji co do swoich zastrzeżeń. Następne poproszę. Także tutaj jest bardzo istotne, że raport MAK-u tak naprawdę koncentruje się głównie na analizie psychologicznej
stanu pilotów i presji psychologicznej wywieranej przez generała Błasika i prezydenta Kaczyńskiego. I to jest główny temat raportu MAK. I jak wiemy, był on kreowany przez eksperta od politycznego marketingu pana Putina. Następny poproszę. Ja może sobie usiądę, bo już troszkę się zmęczyłam. O, tak dużo lepiej, już zaraz kończymy. A i teraz tak, tutaj chciałam powiedzieć, ponieważ została narzucona teza błędu pilota i nasi wspaniali polscy piloci zostali zdyskredytowani w oczach opinii publicznej w Polsce i na świecie, a to warto przypomnieć, kim był kapitan Protasiuk, który prowadził samolot w Smoleńsku. I tutaj tych informacji niestety w mediach głównego nurtu nigdzie się nie znajdzie. Był on po pierwsze pilotem wojskowym klasy mistrzowskiej oraz pilotem doświadczalnym. Posiadał licencje cywilne i w każdej chwili mógł odejść do służby cywilnej, do samolotów komercyjnych na 2 czy 3 razy większe uposażenie, ale chciał latać i reprezentować najjaśniejszą Rzeczpospolitą. A warto pamiętać, że kapitan Protasiuk był instruktorem samolotu 154M i latał nim od 10 lat i w związku z tym miał najwyższy nalot godzinowy na tym właśnie typie samolotu. A poza tym na przykład na innym typie samolotu jego minimum wysokości, na której mógł podjąć decyzję do lądowania, wynosiło 15 metrów. Jak wiemy, w wypadku Tupolewa było to 100 metrów. Natomiast na tym Embraer, troszkę mniejszym, nawet na 15 metrach można podejmować decyzję, czy się ląduje, czy nie. A warto pamiętać, że kapitan Protasiuk miał ukończone 3 fakultety. Oprócz elitarnego dyplomu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych miał tytuł magistra Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Nauk. Dobrze. Przeżyliśmy. Okej. I teraz tak, i tutaj właśnie jeszcze zwracam uwagę na ten lot w styczniu 2010 z Haiti, gdzie właśnie on w tym samym składzie załogi doprowadził samolot w bardzo trudnych warunkach, a w sytuacji niesprawności agregatu sterowania oraz wychylenia lotek. Także argument pana komisji, pana Millera, że załoga była niezgrana, jest po prostu oburzający w świetle tego doświadczenia. Następne poproszę. Okej. Okay. I tutaj właśnie nawiązuję do naszego tematu, aspektu Katyńskiego, który Państwo znaleźliście w tytule. Ja niestety akurat tak się układa, że za dużo na ten temat dzisiaj nie powiem, bo to jest bardzo trudny, ważny, obszerny temat, którego też jeszcze nie dotknęliśmy, my Polacy. Chciałam tylko zwrócić uwagę na pewne oczywiste analogie między zbrodnią katyńską a katastrofą smoleńską. I chciałam powiedzieć w tym kontekście, że tak się złożyło, proszę Państwa, że w poniedziałek, kiedy będzie pierwszy dzień konferencji smoleńskiej, w Strasburgu Najwyższa Izba Trybunału Praw Człowieka w pełnym składzie 17 sędziów ogłosi wyrok w sprawie Janowiec i inni przeciwko Rosji. I my to powszechnie często nazywamy sprawą katyńską. To nie jest sprawa katyńska, ponieważ Trybunał nie rozpatruje samej zbrodni, ale Trybunał rozpatruje, i to, co jest dla nas niezwykle tu ważne i analogiczne, Trybunał rozpatruje, czy Rosja przeprowadziła należycie śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej. Czyli krótko mówiąc, Rosja, która prowadziła katyńskie śledztwo od 90 roku do 2004, a zamknęła je w 2004, ogłosiła tą informację w 2005 i nawet nie chciała ujawnić, jakie były konkluzje umorzenia tego śledztwa, bo ten właśnie dokument umarzający
śledztwo katyńskie został również utajniony. Ale my wiemy z różnych źródeł pobocznych, że Rosja zakwalifikowała zbrodnię katyńską jako nadużycie uprawnień państwowych. Także zbrodnia pospolita, która się przedawnia po 10 latach i w ogóle nie ma o czym mówić. Dlatego zostało to śledztwo umorzone. I właśnie niektóre rodziny katyńskie, podkreślam bardzo mocno tylko niektóre, te niepokorne i te, które nie zgadzają się z narzuconymi przez niestety organy Rzeczpospolitej kierunkiem działania, one wniosły samodzielnie z własnej inicjatywy skargę do Trybunału Praw Człowieka w Europie, skarżąc się, że właśnie Rosja przeprowadziła śledztwo w sprawie katyńskiej w sposób nienależyty. No i właśnie na pierwszej etapie Trybunał powiedział, że no w zasadzie my mamy rację, tyle tylko, że Trybunał nie jest kompetentny do zajmowania się tą sprawą. Także polska rodziny odwołały się do Wielkiej Izby, mówiąc, że Trybunał jest kompetentny do zajęcia się właśnie tą sprawą, czy śledztwo zostało przeprowadzone należycie. I właśnie w poniedziałek Trybunał nam powie, czy jest kompetentny do zajęcia się tą sprawą należytego śledztwa, czy nie. I tak to się składa, że to będzie właśnie w pierwszym dniu konferencji smoleńskiej. Także znowu los splata te dwa wydarzenia w takim ważnym kontekście. I ja bym chciała, może jeszcze następny slajd poproszę. Tutaj właśnie chciałam nawiązać do tematu nagonki na niezależnych naukowców pracujących nad badaniem przyczyn katastrofy smoleńskiej. Pewno Państwo będziecie mieli pytania na ten temat. Ja nie chciałabym się za długo na tym tematem rozwodzić, ale chciałam tylko powiedzieć, że to jest instrukcja ministra sprawiedliwości z rządu stalinowskiego z 1951 roku, jak prześladować i jak wykańczać i jak eliminować naukowców, którzy dociekają prawdy o zbrodni katyńskiej. Jako żona profesora Biniendy mogę powiedzieć, że ta instrukcja w dzisiejszym współczesnym wymiarze została dobrze dopracowana i rozwinięta. I w tej chwili to odczuwamy na własnej skórze. I my, i wszyscy naukowcy w Polsce. Następne poproszę. Okej, dobrze, więc w zasadzie na tym może skończę. Jeszcze chciałam tylko dla naszych zwolenników, bo mamy sceptyków i zwolenników, więc dla zwolenników chciałam powiedzieć, podzielić się taką poufną, pozytywną informacją, bo wiele tych pozytywnych informacji nie mamy. Także jeżeli czasami coś jest pozytywne, to postanowiłam się z Państwem poufnie podzielić. Mianowicie profesor Binienda, który jest przedmiotem takiego wściekłego ataku w tej chwili, zarówno mediów, jak i prokuratury, jak i zespołu pana Laska, został poinformowany, że został wybrany jako laureat bardzo ważnej zawodowo nagrody w Stanach Zjednoczonych. My nie mamy jeszcze oficjalnego pisma w tej sprawie, ale myślę, że w najbliższym czasie będzie ta informacja tutaj w Polsce udostępniona i ja cieszę się bardzo, ponieważ to będzie jedna z najważniejszych jego nagród profesjonalnych i zawodowych. I jest nam dzisiaj ona bardzo potrzebna. Profesora Biniendy, bardzo dziękuję. I jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że na sali tutaj z nami jest nasz jeden z dzielnych, powiedzmy sobie, przedstawicieli świata lotnictwa, który wspiera naszą pracę i nasze badania i mieszka w Kanadzie, w Toronto, w Vancouverze, w Warszawie, jest takim obieży światem i właśnie widzieliśmy się w Toronto i dzisiaj jest tutaj również z nami. Jest to pan Janusz Bujnowski. Panie Januszu, chyba nie o, proszę bardzo. No właśnie. Mhm.
Chciałam powiedzieć, że pan Janusz Bujnowski wydaje wspaniały miesięcznik, czy powiedzmy pismo popularno-naukowe na temat problematyki lotniczej. I tutaj właśnie mam taki egzemplarz, który pokazuje, jak Tupole wybucha, także to dla... Ale ma całą masę wspaniałych egzemplarzy i bardzo ważną rolę spełnia w dyseminacji istotnych informacji zespołu parlamentarnego i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy pracują nad dojściem do prawdy o katastrofie smoleńskiej. Bardzo dziękujemy. Pani Anito, to już jest dużo ponad pół godziny. To było potrzebne. Możemy przejść teraz do pytań z sali. Tak. Ja myślę, że temat... Pani mecenas powiedziała to w taki przejrzysty sposób, że właściwie tych pytań jest niewiele. Ja może zacznę od swojego pytania, którego nie mam na kartce, ale mam je w głowie, bo zastanawiam się, w jaki sposób, no bo z tego zestawienia, chociaż zaznaczyła pani mecenas na samym początku, że wybrała cztery przypadkowe, no znaleźliśmy się, można powiedzieć, wśród krajów, państw trzeciego świata. I teraz tak, czy... Nie spodziewam się tego, że pewnie mimo wielu podobieństw, nie spodziewam się, że społeczeństwa, te, które utraciły swoich przywódców, w taki zdeterminowany sposób, jak Polacy, od razu, od pierwszych chwil walczyli o poznanie prawdy. Ale w jaki sposób reagowała w tych przypadkach opinia publiczna? No tak, więc tutaj przede wszystkim chciałam powiedzieć, że nie należy się tak bardzo sugerować tym, że kraje trzeciego świata i że to jest porównanie do krajów trzeciego świata, bo ja w swojej analizie, w pełnym referacie również analizuję przypadki katastrof, w których Stany Zjednoczone były stroną. Także ten problem nienależytego przeprowadzania śledztwa w wyniku takich traumatycznych wydarzeń, to niekoniecznie jest symptomem trzeciego świata. To jest symptomem przede wszystkim ludzkiej natury, jak również tego, że jeżeli osoby, które bądź uczestniczyły w zamachu, bądź czują się współodpowiedzialne za ten zamach, mają wpływ na proces decyzyjny, to zawsze ten wpływ będą realizować, bez względu na to, czy to jest Ruanda, Warszawa, Moskwa czy Waszyngton. Okay? Po prostu istnieje taki układ interesu, że ci ludzie będą za wszelką cenę uniemożliwiać dotarcie do prawdy. I to jest w pewnym sensie symptom problemu od razu, sam w sobie. Tak jak to jedna z pań profesor tutaj powiedziała, że nie wiemy, czy ta katastrofa smoleńska była zamachem, czy nie, ale wygląda jak zamach, prawda? Takie słynne słowa, które obiegły Polskę w pewnym momencie. I to jest sedno, dlatego że sposób prowadzenia śledztwa, sposób atakowania wszystkich tych, którzy dochodzą prawdy, jest w tych wszystkich wypadkach spójny i się powtarza. Także i w związku z tym nasze doświadczenia katyńskie, ja bym powiedziała, spowodowały, że my jako naród jesteśmy bardziej sceptycznym społeczeństwem niż każde z tych społeczeństw, o których wspomniałam. I my żeśmy instynktownie zareagowali w swojej masie z pewnym sceptycyzmem. No i niestety właśnie ten nasz sceptycyzm niejako nakręca tę absurdalną, oficjalną propagandę i dochodzimy do po prostu szczytów absurdu dyskursu politycznego w tej sytuacji. Ale ja uważam, że tak jak myśmy zareagowali i że dzisiaj powiedzmy jesteśmy 3 lata po tej katastrofie, a proszę zauważyć, że w każdym z tych przypadków to jest minimum 15 lat, żeby w ogóle się za to zabrać, żeby można było o tym w ogóle mówić.
No, dokładnie, dokładnie. Dla nas brawo, tak, tak. Dla nas brawo, bo my nie marnujemy tego czasu, nie zaszypujemy gruszek w popiele i nas nie da się tak łatwo ogłupić w tej sprawie. Także tu bym dała sobie nam plus. Okej. Okay. Teraz pani prosiła o zadanie tego pytania, ale myślę, że ono jest, znaczy nie będziemy, nie obrazimy się, jeśli pani mecenas na nie nie odpowie z oczywistych względów. Pani pyta, czy jako prawnik doradzała, czy odradziła panu profesorowi Biniędzi zgodę na przesłuchanie w prokuraturze wojskowej. Z czym się pani liczyła, a co było zaskoczeniem? A ja to już niestety zdradziłam chyba w Toronto. Przyznałam się do winy i powiedziałam, że tak, to ja doradziłam profesorowi Biniędzie, żeby poszedł żeby przyjął wezwanie do stawienia się jako świadek w tej sprawie. Dlatego, że tak jak zwróciłam uwagę, strona przeciwna gra w taki sposób, że każdy ruch ma swoje negatywne konsekwencje. Tu nie ma dobrej decyzji. To jest tylko decyzja mniej lub bardziej zła. Gdyby profesor Binienda nie przyjął tego wezwania, to by powiedzieli, że co, że ucieka, bo kłamie i jest niepewny swoich wyników, prawda? Przecież to cały czas o to chodzi. Więc wciśnięcie profesora Biniendy w wizerunek najpierw ośmieszenia, czemu miał służyć artykuł Gazety Wyborczej. I tu chciałabym powiedzieć, że ośmieszenia cytatami nie z jego zeznań. Te właśnie te cytaty, które obiegły Polskę i pokazały, jacy to oszołomi wszyscy są, one w ogóle nie pochodziły nawet z zeznań mojego męża, profesora Biniędy. Ale kto będzie tego dochodził, prawda? Na pewno nie lemingi. Oni swoje wiedzą. No, więc to był pierwszy atak, było ośmieszyć, a drugi atak jest zdyskredytować, mówiąc, że on kłamie. On kłamie i tutaj właśnie do tego są te manipulacje zdjęciami, które, jak państwo pamiętacie, ostatnio cała akcja była manipulacji zdjęciami, że to profesor Binienda manipuluje zdjęciami. On akurat ze zdjęciami kompletnie nic nie ma do czynienia. Prawda? I to nie były w ogóle nawet ani jego zdjęcia, ani on z tym w ogóle nie ma nic wspólnego, ale chciałam powiedzieć, że on jak robi swoje badania i wychodzą mu pewne wyniki, to jeżeli koledzy w zespole parlamentarnym mają materiały, które popierają jego wyniki, to on je pokazuje. I na przykład tak jak profesor Cieszewski zrobił badania, bo dostał fragment brzozy ze Smoleńska i zrobił badania wytrzymałościowe i parametrów właśnie tego materiału tej brzozy smoleńskiej. Więc profesor Binienda oczywiście użył jego wyniki w swoich prezentacjach. Nawet pokazał tą brzozę, której właśnie zdjęcie profesor Cieszewski zamieścił w swojej pracy. A na przykład jeżeli profesor Nowaczyk znalazł, że w komisji raportu Millera jest zdjęcie trajektorii lotu i na tym zdjęciu, to na internecie jest, więc można sobie takie zdjęcie skopiować do dokumentu i przeanalizować. I profesor Nowaczyk odkrył, że jak się naciśnie takim w pewnym miejscu zielony kwadracik, to ten kwadracik znika, a pod spodem pokazuje się TAFS za czerwonym kółeczkiem zaznaczony TAFS 38. Czyli co? Czyli komisja Millera, można powiedzieć, no, przykryła ostentacyjnie i to tak, że nawet my mogliśmy to odkryć, prawda? Zmanipulowała to zdjęcie, żeby ukryć właśnie ten TAFS 38, który jest krytyczny dla całej sprawy, prawda? No ale co się okazuje, właśnie przyjeżdżam i dowiaduję się od moich znajomych, że profesor Binienda zmanipulował TAFS 38, prawda? Także mówię, no tego jeszcze nie wiedziałam, tak. Także to samo jest właśnie ze zdjęciami lewe skrzydło nosi ślady kontaktu z brzozą. I tutaj jest bardzo dużo, cała masa dowodów na to, że to w tym miejscu, w którym komisja Millera wskazuje na to, że tam ta brzoza urwała to skrzydło, tam nie ma śladu takiego, jaki powinien być, że ta brzoza miała jakikolwiek kontakt z tym skrzydłem w tym miejscu.
I na to jest cała masa dowodów i tym się zajmuje znowu ekspert zespołu parlamentarnego, pan Marek Dąbrowski. I mój mąż, ponieważ się tym nie zajmuje, to jeżeli Marek Dąbrowski ma materiały, które są zweryfikowane, to on mówi, no tak, według mnie nie mogło uderzyć, ale tu są materiały, które popierają tą tezę, prawda? No więc tak to wygląda i cały nacisk idzie na to, że w tej chwili, żeby przekonać Polaków, że profesor Binienda kłamie, okej? Kłamie i że mataczy, prawda? Bo w ten sposób można sobie to odpuścić i w ogóle, że tak powiem, zrobić sobie dzień bez Smoleńska, miesiąc bez Smoleńska i rok bez Smoleńska. Czyli właśnie ten syndrom strachu katyńsko-smoleńskiego zostaje tutaj jak gdyby wsparty, nazwijmy to w ten sposób. Pytanie od pana. W filmie Anity Gargas jest porażająca scena niszczenia przez służby rosyjskie wraku samolotu. Jest to dla mnie dowód, że władze rosyjskie co najmniej mają coś do ukrycia. Czy można prosić o komentarz? No tak, jest to dowód. Chciałam powiedzieć, że jest bardzo ciekawy temat, który jeszcze też nie został należycie zbadany, właśnie szyby, tak, gdzie właśnie są wybijane szyby. I dlaczego szyby? No, bo wszyscy mówią, że one noszą ślady trotylu i tak dalej. Okazuje się, że jest grupa ekspertów, którzy uważają, że jeżeli doszło do wybuchu, to te szyby zachowały w swojej pamięci rodzaje naprężeń, jakie działały na ten samolot. Czyli ta właśnie, gdyby ich nie wybito, to można by zbadać, jakim naprężeniom te właśnie plastikowe szyby były poddane właśnie w tym wraku. I dlatego one zostały tak skutecznie wybite i oczywiście pomalowane, wypucowane i tak dalej. Kolejne pytanie to jest taka próba dywagacji. Czy powinno się zakładać, rozważać inny motyw niż rosyjski? Ja tak jak mówiłam, problemu motywu myśmy nawet nie dotknęli, bo myśmy w zasadzie, w mojej ocenie, my jako społeczeństwo boimy się dotknąć tego motywu i właśnie dlatego, że prędzej czy później będziemy musieli się zmierzyć z rolą strony polskiej w tej sprawie. To jest dla nas bardzo, bardzo trudne i ciężkie. I tak jak powiedział Aleksander Ścios, że to, czy uda nam się dotrzeć do prawdy o katastrofie smoleńskiej, będzie zależało od tego, czy my jako Polacy będziemy mieli odwagę zmierzyć się z tym, że za tą katastrofą stoją również nasi rodacy. Pytania dwa, które połączymy, o umiędzynarodowienie śledztwa. Pani tu pyta, co może komisja ministra Macierewicza w sprawie umiędzynarodowienia i jakie są, czy będą następne kroki w tej sprawie. I tutaj też pytanie, czy jest możliwe, aby w tej sprawie, właśnie gdy ginie głowa państwa, i do władzy w wyniku jego śmierci dochodzą siły mu wrogie. No tu jest sugestia, które no mogły jakoś współuczestniczyć, tak? Czy mieć w tym, powiedzmy, interes. Czy jest ciało, czy tym ciałem takim neutralnym do rozstrzygnięcia może być Trybunał Haski, czy komisja kilku krajów neutralnych, która podjęłaby śledztwo jakby z urzędu? Okej, to jest bardzo trudny temat. Proszę państwa, było tyle inicjatyw, petycji, wniosków, że wszyscy żeśmy płakali, że chcemy komisję międzynarodową. A ja w swoim właśnie referacie, który przygotowałam, to główną część, której tutaj nie prezentowałam, to poświęcam właśnie analizie tego, jakie instytucje prawne w przeszłości były powołane do badania tego typu katastrof, tego typu przypadków. I muszę powiedzieć, że na podstawie wycinkowego, to nie jest kompleksowa analiza, ale wycinkowa, a powoływanie
komisji międzynarodowych praktycznie jest marginalne w takich sytuacjach. Z tego sobie trzeba zdać sprawę. Między innymi dlatego, że taka komisja, na przykład jak powstała komisja Sadleya w związku ze śmiercią sekretarza generalnego, ona nie miała prerogatywów prawnych. Okay? Czyli ona mogła sobie powiedzieć, co by tylko, co, wszystko jedno co, ale ona nie mogła niczego wyegzekwować, ponieważ nie działała w ramach prawnych. I żeby działać w ramach jakiejś struktury prawnej, to oczywiście największe możliwości w tej kwestii ma państwo. Czyli krótko mówiąc, rząd Rzeczpospolitej Polskiej. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej mógłby dużo zrobić w tej sprawie na arenie międzynarodowej, włącznie z powołaniem różnych komisji międzynarodowych. Ale jak wiemy, ta opcja w tym układzie politycznym odpada. Czyli wszystko, co mogłoby być robione na arenie międzynarodowej w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, na dzień dzisiejszy nie wchodzi w ogóle w grę. A natomiast są pewne mechanizmy prawne, o których właśnie też, które analizowałam, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o Międzynarodowy Sąd Kryminalny, tak zwany International Criminal Court. I tutaj są duże możliwości, ale to wymaga bardzo wyrafinowanej ekspertyzy prawnej. I jak do tej pory my Polacy boimy się wnosić na fora międzynarodowe skargi czy wnioski, czy występować jako z powództwem w ramach organizacji międzynarodowych jako osoby indywidualne bądź jako organizacje społeczne. Po prostu a nie mamy ani takiej ekspertyzy, ani takiej siły przebicia. Ale myślę, że tutaj zbliżamy się do tego momentu, że sięgniemy po te narzędzia w najbliższym czasie. Dziękuję. Pytanie o tę sytuację, która, no bo tak można powiedzieć, że chodzą takie pogłoski, że w Rosji jest konflikt teraz, że sytuacja Putina jest może trochę słabsza. I tu jest pytanie o to, czy z tego konfliktu jest szansa, żeby coś wynikło jakby dla nas, czy to może nas przybliżyć do prawdy? Ja nie czuję się ekspertem od stosunków polsko-rosyjskich, czy w ogóle sytuacji rosyjskiej. Także to zostawiam ekspertom w tej dziedzinie. Natomiast wydaje mi się, że najważniejsze, żebyśmy liczyli sami na siebie, bo to jest tylko tą drogą. Proszę Państwa, czy mają Państwo jeszcze pytania? Myślę, żebym postąpiła tak samo. To było, jak to się po angielsku mówi, this was the right way to... Ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden wypadek lotniczy, o którym pani nie wspomniała, a który leży dokładnie w tym samym schemacie. Chodzi o lotnisko w Kopenhadze, 100 metrów nad tym lotniskiem rozpadł się samolot i zginął szwedzki następca tronu. Kontekstem jest złoto hitlerowskie, które Czerwony Krzyż Szwedzki wywoził do Szwajcarii i do Szwecji. Dobrze, prosimy kontynuować, nie będziemy poprawiać. No właśnie. Szwedzki Czerwony Krzyż pod kierownictwem hrabiego Bernadotte wywoził do Szwajcarii i do Szwecji złoto hitlerowskie w ucieczce przed Armią Czerwoną razem z więźniami obozów koncentracyjnych. Bernadotte został zabity parę lat potem w Palestynie, potem zginął właśnie następca tronu szwedzkiego w tajemniczym, do dzisiaj niewyjaśnionym wypadku lotniczym, który wygląda zupełnie tak samo. 100 metrów nad lotniskiem w Kopenhadze z nieznanych powodów rozpada się samolot i ginie. Po tym, jak wiemy, Szwedzi
w różnych kontekstach ginęli i premier Szwecji Palme, minister spraw zagranicznych Anna Lindh, małe państewko, które niby nie bierze udziału w wojnach, nagle jest atakowane przez ludzi poszukujących złoto. Czy ten wypadek lotniczy i analiza tego wypadku, analiza przyczyn nie powinna także być dołączona do tych czterech, które pani wspomniała? Tak jak podkreślałam, to jest ważny, istotny przypadek, ale moim celem nie było wyliczenie wszystkich przypadków. Ja wiem, że są jeszcze inne. Słyszałam na przykład, dowiedziałam się, że prezydent Ekwadoru zginął w podobnej katastrofie, gdzie była też analogiczna sytuacja, że chciał zbudować koalicję krajów Ameryki Centralnej i został po prostu zlikwidowany w ten sposób, żeby nie przeszkadzać. Ja, tak jak mówię, nie jest moim celem dotarcie do każdego przypadku i zrobienie obliczeń statystycznych. Moim celem było zobaczenie, jak dane kraje radziły sobie z tego typu wyzwaniami. I to były przypadkowe, wybrane katastrofy. Dziękuję. I w takim razie jeszcze może zakończę, że chciałabym nawiązać do tego, ja to nazywam syndrom katyńsko-smoleński i właśnie ta spirala strachu i powiedzmy sobie wręcz poniżenia, która w tej chwili jest odczuwalna w naszym społeczeństwie. Wydaje mi się, że my nie mamy żadnej innej możliwości stanąć na nogi, jak tylko dotrzeć do prawdy smoleńskiej i stawić wyzwania zbrodni katyńskiej w sposób godny. Godny, który zapewni rodzinom ofiar i katyńskich, i smoleńskich możliwość życia i w przyszłości w godnym kraju. Dziękuję. Chciałam zapytać panią profesor, ale właściwie zanim zadałam pytanie, pani to potwierdziła, że ta droga, którą idziemy, choć czasem wydaje nam się, że to jest takie karkołomne, że nie będzie z tego efektu, tak? Maszerujemy co miesiąc przez już ponad 3 lata, ale no paradoksalnie z tego smutnego obrazu, który się tutaj wyłonił dzisiaj, jednak dowiedzieliśmy się też czegoś o sobie pozytywnego, że jednak jesteśmy niezłomni i że tak trzeba. Czyli jakby upewniliśmy się dzisiaj, że chyba ten nasz marsz, może długi, ale przyniesie nam prawdę, a przede wszystkim no, godność. To jest coś, co jest najważniejsze. Tak. I zachowania niezależnego bytu narodowego. Pani mecenas, wszyscy profesora Binendę bardzo dobrze znamy. Jest nam bardzo bliski. Niektóre to kochają, ale co ja chcę powiedzieć? Ja chcę powiedzieć, nie jestem feministką, niech mnie Pan Bóg broni od tej zarazy, ale muszę powiedzieć, Pan profesor ma dużo szczęścia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję i życzę wytrwałości nam wszystkim. Tutaj jeszcze panie, bardzo proszę o zabranie głosu, panie z Salonu Tradycji Polskiej. To znaczy ja, proszę Państwa, mam tylko taką jedną do nas wszystkich prośbę. Katastrofa smoleńska, Katyń udowodnił nam, że każda prawda historyczna, która nas dotyczy, jest zakłamywana, jest ośmieszana, jest niwelowana z naszej tożsamości. Ja Państwu tylko przypomnę, że niedawno mieliśmy kolejną rocznicę zbrodni wołyńskiej, która tak naprawdę nie była tylko wołyńską, ale podolską, pokutską, lwowską i tak dalej, i tak dalej. Proszę sobie przypomnieć, jak mordowano naszą inteligencję, naszych obywateli. Za każdym razem nasza historia jest tak zakłamywana strasznie. I tutaj chciałam ukłonić się do pani mecenas i do nas wszystkich, bo jeśli po tylu latach kłamstwa historycznego na temat na przykład Wołynia czy tego, co się działo we wrześniu 1939 roku. My zorganizowaliśmy w tym roku taki wielki marsz pamięci, to przytoczę tutaj taką jedną rzecz. Mam takiego starego przyjaciela, który ma już grubo ponad 80 lat i mówi do mnie tak: Olu,
Szczecin czekał 800 lat na powrót do Rzeczypospolitej. Co to jest 80 lat dla Lwowa? My nie poddamy się, pani mecenas. Nie poddamy się. Będziemy dotąd chodzić, dotąd pukać, aż wyjaśnimy. Dziękuję. Dziękuję. Życzmy sobie tego. Dziękujemy państwu bardzo. Dziękujemy serdecznie. Chcemy powiedzieć, że będzie relacja na portalu blogpress.pl. Bardzo dziękujemy przy tej okazji, przy każdej właściwie powinniśmy dziękować portalowi blogpress, Bernardowi. Małgosi, której nie ma dzisiaj z nami, była na wczorajszym spotkaniu, za waszą społeczną pracę, za wasze oddanie i za waszą rzetelność, za to, że jesteście w każdym ważnym miejscu. Bardzo wam za to dziękujemy. Jeżeli chodzi o konferencję smoleńską drugą, poniedziałek, wtorek, 21-22, rozumiem, że będzie jeden przekaz z sali konferencyjnej, i który będzie udostępniony różnym mediom. Także no, miejmy nadzieję, że Telewizja Republika, Telewizja Trwam, dzisiaj na przykład Polsat News transmitował posiedzenie zespołu parlamentarnego, także może oni też przynajmniej częściowo coś pokażą. Bardzo zachęcam, bo to by... Aha, jeszcze chciałam powiedzieć, jeszcze chciałam na koniec ważną rzecz powiedzieć, proszę państwa. A ponieważ my tutaj się zmagamy z tym skrzydłem i z tą brzozą, prawda, i z tymi zdjęciami, i z tymi manipulacjami, i z tymi kłamstwami. Chciałam powiedzieć, że w świetle materiału, jaki został przysłany na drugą konferencję smoleńską, a wiem to, ponieważ jestem żoną profesora Biniendy, to zdradzę taką tajemnicę, że praktycznie w świetle referatów, jakie zostaną wygłoszone na tej konferencji, problem zderzenia skrzydła z brzozą w ogóle nie istnieje. I to my tracimy czas i w ogóle tracimy energię zupełnie niepotrzebnie. I żebyście państwo mogli zwrócić uwagę, chciałam zarekomendować prezentację pana profesora doktora Chrisa Cieszewskiego. On tą prezentację będzie miał chyba o godzinie 10 rano w poniedziałek. Także myślę, że ta prezentacja bardzo dużo wniesie w kwestii naszego zrozumienia problemu skrzydła z brzozą. Dziękuję. Dziękujemy bardzo serdecznie.